Dzień dobry Państwu. Witam na plaży tej wspaniałej Normo Bari. Widzę, Normo Baria pachnie jeszcze świeżością. Pięknie widzę urządzona. Na zewnątrz oglądnąłem ładnie wszystko. No jeszcze oczywiście drobne prace adaptacyjne, ale myślę, że będzie służyć wszystkim bardzo dobrze, tak jak wszystkie normobarie w kraju. Dobrze jest mieć normobarie blisko swojego miejsca zamieszkania, gdyż, proszę Państwa, gdy chodzi o takie nagłe zdarzenia w stylu na przykład, że panie sobie sparzą rękę, prawda, i sparzona ręka, bądź skaleczą, bądź coś zwichną, to proszę Państwa, im szybciej się tutaj dotrze, tym mniej będzie powikłań i no, oparzenia to się dosłownie goją błyskawicznie, zaraz ból znika, bo chciałem tutaj jeszcze dwa słowa na temat tego, czym jest, a czym nie jest normobaria. To, że powstała w mojej głowie idea normobarii, wynikało z no, już kilkudziesięcioletniej praktyki hiperbarii. I proszę Państwa, pomyślałem sobie tak, że no, hiperbaria to jest rzecz droga, trudno dostępna, bo to już opanował niestety system lecznictwa i ma szereg przeciwwskazań. A więc, aby korzystać z hiperbarii, trzeba tam posadzić urzędnika, no bo to, proszę Państwa, w dzisiejszych czasach lekarze to już praktycznie nic wspólnego nie mają z tak zwanym wolnym zawodem lekarza. To są urzędnicy systemu lecznictwa, który oczywiście ma swoje osiągnięcia, natomiast nie do osiągnięcia, jakie są, to wszyscy wiemy. I zachęcony tym, że hiperbaria ma takie osiągnięcia, których innymi metodami albo jest bardzo trudno osiągnąć, albo w ogóle nie można osiągnąć, postanowiłem stworzyć coś, co nie będzie miało działań ubocznych, czyli nie będzie leczeniem, a będzie zdrowieniem. Oprócz tego zainspirowałem się też pewnymi wykładami takiego amerykańskiego pastora Kenta Hovinda, który tam na podstawie analizowania Biblii doszedł do wniosku, że jednym z czynników osiągania długowieczności przez naszych patriarchów, a więc tych osoby opisane w Biblii, były inne warunki atmosferyczne. I ten właśnie Kent Hovind przytoczył dużo różnych argumentów, niektóre trafne, inne mniej. Między innymi takie, że można w dzisiejszych czasach zbadać, jaki gaz i pod jakim ciśnieniem znajduje się w bursztynach. Bursztyny są znajdywane i od czasu do czasu zdarzają się bursztyny z pęcherzykami gazu. Czyli mamy, proszę Państwa, próbkę gazu, który przed ileś tam
laty był, gdy ten bursztyn się utworzył z żywicy, która była lepka, w twardą no, taką substancję. I te bursztyny, proszę Państwa, do dnia dzisiejszego przetrwały i są jakby takimi no, świadkami tego, co było dawniej. Już abstrahując od tego, czy to było, tak jak twierdzi Kent Hovind, 6,5 tysiąca lat temu, czy to są dziesiątki tysięcy lat, to w zasadzie nie jest dla mnie istotne. No istotne jest to, że no, zasiał we mnie takie no, ciekawość, że istotnie atmosfera, którą my oddychamy, niekoniecznie musi być optymalna dla naszego organizmu. I w związku z tym, proszę Państwa, no, zacząłem jako lekarz no, tą sprawę śledzić. No i wyszło bardzo wyraźnie, że no istotnie tlenu jest dla naszego organizmu za mało. No bo wystarczy popatrzeć, jak ludzie po urazach, gdy dostają tlen w masce, zaraz się poprawiają. Czyli wskaźnik no, tlenu jest za mało. Jeśli damy więcej, funkcja organizmu będzie lepsza. Nie? Następnie wielkie odkrycia profesora Konstantina Butejki. Nie wiem, czy słyszeli Państwo o takim profesorze, który zauważył, że dziwna sprawa, wbrew temu, co proszę Państwa, twierdzi nasza kochana Unia Europejska, dwutlenku węgla nie tyle jest za dużo, co po prostu tragicznie, dramatycznie za mało w atmosferze. Że my przez ten niski poziom dwutlenku węgla, proszę Państwa, egzystujemy na skraju śmierci. A przynajmniej na skraju śmierci egzystują rośliny zielone, proszę Państwa. Bo wystarczy, że o 1/3 zmniejszymy ilość dwutlenku węgla w atmosferze, wszystkie rośliny zielone zginą. No a z nimi i my. Chyba, że zaczniemy odżywiać się ropą naftową, która też się raczej skończy za jakiś czas. Proszę Państwa, już abstrahując od tego, bo tutaj nas się przekonuje, że to my produkujemy dwutlenek węgla i w związku z tym efekt cieplarniany i tak dalej. Proszę Państwa, jeden porządny wybuch wulkanu, których wybuchów dziennie jest kilka na świecie, uwalnia tyle dwutlenku węgla, co ludzkość w przeciągu 10 lat. Te pożary teraz. No, ale pożary to jest tylko no, to, co zostało no, wchłonięte przez roślinę i oddane atmosferze, bo ten dwutlenek węgla, on był w atmosferze, tylko że rośliny go przyswoiły, nie? Ale dwutlenek węgla z wulkanów, proszę Państwa, on dochodzi znikąd, no bo nie było go w atmosferze, a pomimo tego, że wulkany dają tak ogromne ilości dwutlenku węgla, on jest nadal na granicy egzystencji roślin. Czyli one są dzięki tym wybuchom, ogromnym ilościom dwutlenku węgla, który jest codziennie uwalniany przez wulkany, nasza roślinność egzystuje.
bez niej to lipa. No ale machnijmy ręką. Profesor Butejko natomiast jednoznacznie naukowo i tutaj już żaden z rozsądnych profesorów, naukowców, no trudno mu jest zakwestionować osiągnięć profesora Butejki, bo wszystko zostało czarno na białym, dowody potwierdzone przez inne placówki i profesor Butejko stwierdził, że jeżeli podniesiemy poziom dwutlenku węgla, znacznie lepiej nasze ciała będą egzystować. I to jest jakby druga obserwacja, więc pierwsza, że za mało tlenu, druga, że wielokrotnie za mało dwutlenku węgla. Ja bym prosił pana, niech pan zerknie, ile jest w tej chwili dwutlenku węgla. 0,8 prawie. 0,8. No to czyli jest no nie jest już bardzo mało, ale nasze mózgi, proszę państwa, najoptymalniej pracują, gdy nie jest 0,8, tylko jest blisko 3%. Nie jest 0,8, 3%. Przy czym to optimum aktywności mózgu jest osiągnięte przy tym właśnie wysokim stężeniu, ale już jeżeli osiąga 1%, to osiąga mniej więcej 90% tego optimum aktywności, więc wystarczy podnieść do 1%, a to jest, proszę państwa, nie 5% więcej dwutlenku węgla, to jest 30 razy więcej. 30 razy to jest 3000%. Tyle trzeba podnieść, żeby mieć 1%. I wtedy, proszę państwa, gdy jest więcej dwutlenku węgla, nasze skrzela się rozszerzają, a więc ustępuje astma. Rozszerzają się tętnice, więc zmniejsza się nadciśnienie i wiele innych parametrów zdrowia człowieka się poprawia i profesor Butejko na podstawie tej swojej obserwacji, a następnie praktyki doprowadził do wyzdrowienia rzesze, tysiące ludzi na całym świecie, budując takie ośrodki właśnie profesora Butejki, w którym uczono ludzi. Więc praktycznie tylko jeden, a pozostałe rodniki tlenowe, proszę państwa, przyspieszają naprawianie się komórek. Więc to jest no, postawienie, no fakt, rodniki tlenowe szkodzą i przyspieszają starzenie. Tak, jeden, hydroksylop. Inne odwrotnie. Właśnie ułatwiają wyzdrowienie. I teraz, proszę państwa, antyoksydanty są bardzo dobre. Bzdura. Są dobre w umiarkowanych ilościach, ale gdy je przesadzimy, to są kłopoty. Znane są opisy przy mega dawkach antyoksydantów, stłuszczenie wątroby i inne komplikacje. Nie. W umiarkowanych dawkach, owszem, super, nie? Ale w za dużych źle. Natomiast, proszę państwa, wszystkie antyoksydanty to są wielkie cząstki chemiczne, ogromne. W porównaniu z wodorem, no to taki antyoksydant ma tych wodorów, proszę państwa, bardzo dużo, bo to są ogromne cząstki. I one, proszę państwa, z trudnością przenikają do substruktur komórkowych, a więc do mitochondriów praktycznie nie zdołają przeniknąć, bo tam jest kilka błon, prawda? No my zjadamy antyoksydant. Pierwsza błona, no to jest błona przewodu pokarmowego, tam do krwi bądź do limfy. Z krwi ten oksydant jest rozprowadzany
po całym organizmie i przez błonę naczyń włosowatych musi przeniknąć do płynu tkankowego. I dopiero z płynu tkankowego może przeniknąć przez błonę komórkową komórki, do cytoplazmy, a z cytoplazmy dopiero poprzez podwójną błonę też komórkową może przeniknąć do mitochondriów, co praktycznie się nie udaje, bo są prace naukowe, których celem, proszę Państwa, jest to, żeby przetransportować antyoksydanty do mitochondriów i jak do tej pory nie słyszałem, żeby to się z powodzeniem udało. Poszukiwane są takie nośniki, które by to zrobiły. Natomiast wodór, proszę Państwa, przenika cały nasz organizm. Dla wodoru nie ma żadnej granicy. Przenika do mitochondriów i wodór, proszę Państwa, jakby jego naturalną drogą z tego, co my tutaj sobie oddychając wchłaniamy do krwi. Krew oczywiście rozprowadza po całym organizmie. Z krwi bez kłopotu przenika przez wszystkie błony do płynów tkankowych. Z płynów bez kłopotu przechodzi przez błonę komórkową, a następnie wnika do mitochondriów. A dlaczego wnika? Bo w mitochondriach zachodzi reakcja rodnik hydroksylowy plus tlen. Powstaje co? No, kto chemię chociaż trochę, czyli OH plus H2 w chemii, powstaje H2O. Czyli jeżeli wodór zbliży się do rodnika hydroksylowego, z tego rodnika nie robi się to, co gdy rodnik spotka jakieś białko, to wypala w tym białku dziurę. A gdy spotka się z wodorem, powstaje woda. A więc to, co jest organizmowi potrzebne i równocześnie jest neutralizowany ten nasz w pewnym sensie wróg, no bo on niszczy struktury komórkowe. Więc dwie pieczenie na jednym ogniu jest załatwiane. A oprócz tego, proszę Państwa, my w ogóle nie wyczuwamy, że my ten wodór sobie aplikujemy. Oddychając tutaj, nasycamy się świetnie wodorem, a więc wyhamowujemy tak zwany stres oksydacyjny, czyli stres oksydacyjny to nie ma nic wspólnego, ma trochę wspólnego z tym stresem, z nerwami i tak dalej, bo stres emocjonalny napędza stres oksydacyjny poprzez tam układ hormonalny. Mitochondria zaczynają gwałtownie produkować energię, a wraz z wyprodukowaniem energii produkuje rodniki hydroksylowe, które gdy są w dużych ilościach, niszczą nasze komórki, które następnie muszą się odbudować, a więc znowu potrzebują energii, a więc znowu stres oksydacyjny i tak, proszę Państwa, dochodzi do tego, że komórka staje się niewydolna i w związku z tym musi się odnowić. A jak się odnawia komórka, to już uczniowie czwartej klasy liceum wiedzą, wykonuje podział mitotyczny, czyli odczytuje wszystkie informacje z DNA i stwarza nową, już zdrową komórkę, nieuszkodzoną i w ten sposób istotnie na jakiś czas nasze ciało utrzymywane jest w dobrej kondycji, ale jest pewien szkopuł i tym szkopułem, proszę Państwa, jest tak zwany telomer, czyli licznik możliwości wykonania mitoz przez komórkę.
z każdym podziałem, z każdym odnowieniem się naszego, naszych komórek skraca się właśnie ten telomer, aż do takiej długości, że już jest za krótki, aby zezwolić komórce na następne odnowienie się i wtedy komórka obumiera. Przez apoptozę, wchodząc w tak zwany stan senescencji, na który, proszę Państwa, ja jako inicjator Akademii Długowieczności również, proszę Państwa, znaleźliśmy rozwiązanie i rozwiązaniem tym nazwanym przeze mnie planem B Akademii Długowieczności jest stosowanie, okresowe stosowanie wyciągu z korzenia tarczycy bajkalskiej zwanym bajkaliną. I cóż robi ta bajkalina, proszę Państwa? I dlaczego to jest plan B, a nie plan A? Otóż bajkalina, jeżeli komórka, która jest w tym swoim ostatnim cyklu życiowym, a więc w stanie senescencji, otrzyma swoją dawkę bajkaliny, to uruchamia taki mechanizm telomerazy, która to telomeraza przedłuża ten już nadmiernie krótki telomer o 5 fragmentów, czyli umożliwi tej konkretnej komórce, która by już obumarła za jakiś czas, jeszcze 5 możliwości odnawiania się, czyli 5 mitoz. Oczywiście po tych 5 mitozach ta komórka również wejdzie w stan senescencji, ale gdy otrzyma znowu swoją dawkę bajkaliny, no to ponownie przedłuży telomer i w ten sposób, proszę Państwa, plan B to jest planem takim, że my owszem, musimy osiągnąć wszystkie już podziały komórkowe, to się nazywa liczba Hayflicka i gdy będziemy przyjmować bajkalinę, to w tym stanie pozostaniemy teoretycznie przyjmowanie okresowe bajkaliny może spowodować, że nasze komórki staną się nieśmiertelne. Oczywiście będą śmiertelne, bo gdy nie będziemy brać tej bajkaliny po jakimś czasie, one obumrą. Niemniej, jeżeli co jakiś czas będziemy przyjmować bajkalinę, no to praktycznie stają się nieśmiertelne. To jest plan B. Dlaczego plan B? Bo przyjmując tylko bajkalinę, proszę Państwa, no będziemy egzystować w ciele człowieka, ale człowieka starego. Natomiast planem A, proszę Państwa, to jest przebywanie w warunkach normobarycznych. To jest plan A. Dlaczego? Bo plan A powoduje, proszę Państwa, że mitozy, czyli te odnawiające się komórki, znaczy ten proces, który doprowadza do odnowienia się komórki, w ogóle nie będzie potrzebował następować, bo wodór spowoduje wygaszenie uszkodzeń komórkowych. Rozumiecie? Komórki nie będą potrzebować się dzielić, a to, proszę Państwa, oznacza zahamowanie starzenia się na etapie aktualnym. No, to oczywiście trzeba tutaj myśleć o tym, żeby jak najczęściej przebywać w atmosferze normobarycznej, a najlepiej w obecnych warunkach trudno to sobie wyobrazić, żeby przebywać na stałe,
chociaż już niektóre osoby egzystują tak. No ja do tych osób należę, że dość, tak licząc, proszę Państwa, ilość godzin średnio na dobę, gdzie przebywam w Normobali, czyli w warunkach normobalicznych, to jest więcej niż 12 godzin na dobę. Jestem w takich warunkach. Teoretycznie jest to możliwe, gdyż no, sami Państwo tutaj jesteście, prawda? Tutaj można egzystować. Jest tutaj wewnątrz toaleta, są normobary, gdzie jest pełna no, łazienka, jest możliwość też sobie nocowania, jest łączność, a więc no, są takie zawody, w których, proszę Państwa, już osoby, które to zrozumieją i zapragną tego, to mogą po prostu żyć na stałe w komorze normobarycznej, wychodząc tylko sporadycznie, prawda? No bo i katernik można przecież dostarczyć do komory i jest wszystko rozwiązane. I wracając jeszcze do... Więc mamy tlen, tylko że, proszę Państwa, dlaczego komory hiperbaryczne mają przeciwwskazania? Wiecie dlaczego? Bo dają 100% tlenu. A tlen, proszę Państwa, oczywiście jest potrzebny i ten obrazek, który tutaj przedstawiłem Wam, że ktoś jest umierający, dostaje tlen i ożywa, jest prawdziwy, tyle że jeżeli jest w nadmiarze, to zaczynają się problemy zapalenia płuc. Chemiczne, nie bakteryjne, chemiczne zapalenia płuc. I to zauważyli anestezjolodzy, którzy podawali pacjentom przez rurkę, prawda, tlen, no żeby jak najlepiej, nie? I już wiedzą, że nie. Bezpieczne jest 40%. Do 40% jest w porządku, można to żyć 1000 lat i nic się złego nie stanie. Gdy natomiast barierę 40% przekroczymy, to zaczyna się problem z naszymi płucami. Dlatego, proszę Państwa, w Normobali nie ma przekroczonej 40. Tak jak w hiperbariach jest 100%, owszem, jeżeli tam się jest krótko, no to raczej nie należy spodziewać się problemów zdrowotnych, no ale no, trzeba być tam krótko. A gdy my chcemy osiągnąć, proszę Państwa, rezultaty takie, które wymagają dłuższego czasu ekspozycji na te warunki, no to w hiperbariach nie można, a tutaj można. Niektórzy właśnie mówią, że hiperbaria lepiej działa, no bo jestem więcej tlenu. To jest, proszę Państwa, iluzoryczne, bo o ilości tlenu, która dociera do tkanek, wcale nie decyduje stężenie, które jest na zewnątrz nas. Absolutnie nie. O tym, ile tlenu hemoglobina wyda do tkanek, decyduje dwutlenek węgla, proszę Państwa, który w komorach hiperbarycznych w ogóle nie jest brany pod uwagę, czyli niski, a u nas jest wysoki. I to dwutlenek węgla z hemoglobiny we włośniczkach wypiera tlen do tkanek i paradoksalnie normobarie dają lepsze utlenowanie tkanek niż hiperbaria. Mimo że oni też stosują jeszcze wyższe ciśnienia, a więc no, wydawałoby się, że to da efekt lepszy. Nie da efektu lepszego.
chemicznie wycisnąć tlen jest efektywniej niż fizyczne ściskanie, czyli ciśnienie. I proszę Państwa, dwutlenek węgla jest też już przebadany, że powinien być między 1 a 3%, wtedy mamy najlepsze rezultaty. Z wodorem, proszę Państwa, była taka obawa, bo jeżeli z jakimkolwiek urzędnikiem rozmawiałem na temat wodoru, no to pierwsza odpowiedź, broń Boże, proszę Państwa, wodór, bomba wodorowa, wybuchnie, zapali się i tak dalej. I zaraz już tam przytaczano przypadki, że gdzieś tam wodór wybuchł. Pewno, że wybuchł. Wodór jest gazem palnym. Tyle, że proszę Państwa, żeby osiągnąć stężenie, które da mieszankę taką palną, wybuchową, to trzeba przekroczyć 4,5%. A my tutaj ledwie osiągamy 0,5% i urządzenia są tak dobierane, że proszę Państwa, no, nawet gdyby się zawiesiły i ciągle produkowały, no to nie naprodukują 4,5%, bo to jest wielka kubatura tutaj. A więc bezpieczeństwo. Jeszcze było inne takie zastrzeżenie, że wodór w związku z tym, że jest 14 razy lżejszy od powietrza, to on się rozwarstwi i skupi się pod sufitem. Możliwe, że to zastrzeżenie jest prawdziwe, ale w interesujących nas stężeniach, a więc do 0,5%, jest ono nieaktualne, bo przy niskich stężeniach wodoru, co też jest logiczne, wodór rozprzestrzenia się idealnie taki, jakby to był gaz w zupełnie pustym pomieszczeniu. Bo on ma tak malutką cząsteczkę, że dla niego nie jest problemem rozprzestrzenić się w każdą stronę i stężenie jest identyczne zarówno tutaj pod podłogą, jak i tutaj pod sufitką. Rozpręża się idealnie, więc nie ma obaw o to, że w pewnym miejscu powstanie wyższe stężenie i tam się będzie mogło zrobić jakieś niebezpieczna sytuacja. I podsumowując, proszę Państwa, sprawę normobali, troszkę tutaj historii podałem. Co w ogóle mnie zainspirowało, żeby no tyle wysiłku, tyle przemyśleń, kosztów, prawda, ponosić, żeby jednak te komory stworzyć, to proszę Państwa rezultaty, które już od dziesięcioleci opisywane są jako wynik działania, gdy nie było normobali, hiperbali. Bo normobaria, proszę Państwa, jest de facto udoskonaloną hiperbarią. A więc wszystkie rezultaty opisane, pozytywne rezultaty opisywane w komorach hiperbarycznych odnoszą się równo też i do normobarii, przy czym normobaria działa jeszcze efektywniej, bo właśnie dokłada nieuszkadzające stężenie tlenu, dokłada dwutlenek węgla terapeutyczny i wodór. Więc te efekty zdrowotne są zwiększone, ja to oceniam, że nawet trzykrotnie, natomiast wszystkie niepożądane działania są wyeliminowane. Po prostu nie ma ich, bo szanujemy naszą fizjologię. Skąd, proszę Państwa, jeszcze jest ciśnienie nie tak jak w hiperbariach, na przykład 2,5 atmosfery, tylko u nas 0,5 atmosfery. Ta informacja jest, proszę Państwa, z medycyny nurkowej. Jeżeli my zanurzymy się
na głębokość większą niż 10 metrów, to wynurzając się musimy przestrzegać tak zwanych przystanków dekompresyjnych. Ale jeśli nurkujemy, proszę Państwa, do 5 metrów, nie ma przystanków dekompresyjnych, czyli nasz organizm jest tak wspaniale zbudowany, że różnica pół atmosfery dla nas jest w ogóle nieistotna. No, oczywiście my to odczuwamy w uszach, prawda, wchodząc, wychodząc, no ale gdy już tutaj jesteśmy, to praktycznie nic. Wydaje nam się, że powietrze jest takie samo jak na zewnątrz. Natomiast, proszę Państwa, my zachęcamy jak największą liczbę osób, aby w miarę swoich możliwości realizowali dla siebie normobarię, gdyż no, jest to jedna z najlepszych inwestycji. Gdyż no, ludzie, proszę Państwa, robią inwestycje w różne rzeczy, kupują drogie samochody, samoloty, odrzutowce, urządzają jakieś pałace. To są kwoty w porównaniu ze zbudowaniem normobarii wielokrotnie wyższe. A te rzeczy w żaden sposób nie przekładają się na zdrowie tego człowieka. Proszę Państwa, nawet najzdrowszy człowiek, przebywając w normobarii, korzysta. Tylko że nie są to korzyści spektakularne. Ale ostatnio, proszę Państwa, zbadałem sobie siebie takim badaniem biorezonansowym, który oczywiście nie jest badaniem w pełni obiektywnym, ale dającym poszlaki. I wyszło mi, że nadspodziewanie niski mam stres oksydacyjny. Dziwi to Państwa? Bo mnie nie. Natomiast ten operator tego sprzętu mówi, jeszcze nigdy nie widział tak niskiego stresu oksydacyjnego. To wynika oczywiście z oddychania wodorem. Wodór powoduje obniżenie stresu oksydacyjnego. A to stres oksydacyjny powoduje przyspieszone starzenie się. Nie? Dlatego, proszę Państwa, już ponad 100 osób zbudowało własnym sumptem komory normobaryczne w Polsce. Ta idea jeszcze nie jest znana na świecie, no bo nie powstała w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym no, w jakiejś tam podrzędnej Polsce na pograniczu światów, prawda, to nic dobrego powstać nie może. W myśl słów z Biblii, cóż dobrego mogło urodzić się w Betlejem, prawda? Znamy ten fragment, prawda? Nic dobrego. I proszę Państwa, mam natomiast dobrą informację, dobrą nowinę, no niemal Ewangelię, prawda? Dla tutaj obecnych, że już od kilku miesięcy jest możliwość kupienia sobie do domu komory domowej, pokojowej komory normobarycznej. Takiej, że spokojnie można sobie w swojej sypialni ułożyć i już nocować w warunkach normobarycznych. Pewien pan z Lublina, który handlował komorami, tymi miękkimi, domowymi komorami hiperbarycznymi, zrozumiał, że komory hiperbaryczne to już jest przeszłość przy
odkryciu, że istnieją już normobarie i udoskonalił te komory, które sprzedawał jako hiperbariczne, do normobarii i w komorach tych już osiąga parametry komór normobarycznych, a więc dwutlenek węgla, wodór, tlen, wszystko jest pod kontrolą i utrzymywane na poziomie takim, jak potrzeba. A no, gdy chodzi o koszty, to, prawda, no to wiemy, że komora tego typu dla tam kilkunastu osób do 20, to jest rząd no, ponad milion, no, do 2 milionów. Nie? Natomiast tam dla jednej osoby taki koszt to jest około 100 tysięcy. Czyli no, jest to mniej więcej skalowalne. Prawda? Tutaj 2 miliony na 20 osób, tutaj jedna osoba 100 tysięcy. Więc wiele osób już się nad tym mocno zastanawia, zwłaszcza osoby, które mają jakąś działalność, no to sobie to kupują w ramach działalności, prawda? Gdyż mogą przecież udostępniać no, posiedzenia regeneracyjne, nie? To można tak to uznać, nie? I w związku z tym w zasadzie fiskus zapłaci za tą komorę i już mogą sobie korzystać. Proszę Państwa, teraz chciałbym, jeżeli oczywiście Państwo macie taką potrzebę, abyśmy porozmawiali na temat no, Waszych pytań, wątpliwości bądź problemów, jakie macie. Czy ma ktoś jakieś pytania odnośnie no, normobarii, czy tam właśnie zdrowia, a normobaria? Bardzo proszę. Czy ktoś jest... Jeśli można, ja zapytam dlatego, że znane są już walory normobarii, na przykład dotyczące produkcji takich składników atrakcyjnych z punktu widzenia zdrowotności, jak komórki macierzyste. No tak. Ale ostatnio dowiedziałem się, będąc na wizycie u osteopaty, że normobaria może również powodować jak gdyby odradzanie naczyń krwionośnych. Oczywiście. Jest to udowodniona. Parametr, który jest udowodniony naukowo. To samo może dotyczyć również regeneracji na przykład miąższu płuc. Jasne. Oczywiście. No to bardzo zachęcająca informacja. Wszystkie tkanki się regenerują. Nie ma tkanek, które się nie regenerują, bo gdyby była choć jedna taka tkanka, no to by nam wypadła dziura. My się cały czas tylko, że problem jest w tym, aby procesy psucia się tkanki były wolniejsze niż procesy naprawiania się tkanek. My wiemy, że normobaria działa na oba te procesy. Zarówno spowalnia proces psucia się przez właśnie wyhamowanie stresu oksydacyjnego, jak i przyspiesza regenerację. Problem w tym, zwłaszcza osób, które mają zwłóknienie płuc, jest w tym, że proces psucia się, czyli włóknienia, nie jest wystarczająco zahamowany. I najpewniej pan do tego zmierzał. Bezwzględnie, tak, bo jestem właśnie tego ofiarą. A więc świetnie się złożyło. Zaraz panu dam kilka informacji, z których będzie mógł pan dla siebie skorzystać. Otóż proces włóknienia płuc, proszę państwa, to jest proces zwyrodnieniowo-zapalny, który napędzany jest, jak Państwo myślicie, z kosmosu?
czy może taki los? Mnie powiedziano, że to jest agresja autoimmunologiczna. Ale agresja autoimmunologiczna, myśli pan, że jak to już nastąpiło, to samo idzie, taka samograj, czy jednak on musi być zasilany skądś? No, tego właśnie nie wiemy. A więc odpowiadam pan. Medycyna tego nie wie. Ach, medycyna nie wie wszystkiego. Więc odpowiadam. Proszę państwa, ten proces jest napędzany na co dzień naszą żywnością, jedzeniem. I to nie, proszę państwa, tymi rzeczami, które tam są przemycane. Nie, głównymi produktami spożywczymi. I proszę państwa, 80% autoagresji, które tak z grubsza, napędzanych jest, proszę państwa, przez różne związki chemiczne i antygeny, które zawarte są w zbożach. Zboża. Jemy chleb nasz powszedni, prawda? I dziwimy się, że stawy bolą, ojej. A drugi mówi, o, płuca mi się włóknieją. A ktoś inny mówi, a mam Parkinsona i ręka mi się telepie, prawda? Ale biały chleb dobry. No, chleb nasz powszedni oczywiście, proszę państwa. Ja już nie wiem, bo ja już jestem na diecie, odkąd jeżdżę do pana. Zgoda, ale proszę pana, wszystko fajnie, ale nie trafił pan jeszcze na to, co jest najważniejsze. Nie trafił pan, bo gdyby pan trafił, to by to się odwróciło. Owszem, my wiemy o tym, że zaraz uciekła mi myśl. Zboża. Więc tak, zboża to jest 80%. Około 10 do 15%, może nawet do 20% to jest nietolerancja kazeiny. Jak zjadamy kazeinę, to autoagresja robi się. Niektórzy stawy, inni atopowe zapalenie skóry. Ja na przykład, proszę państwa, miałem też coś podobnego jak atopowe zapalenie skóry, tylko jako mini łupież. Łupież, a tutaj tak biało było. Od dziecka miałem łupież, proszę państwa, aż pewnego dnia, no taki miałem kaprys, odżałuję te 1500 zł, pójdę sobie, zbadam, czy mam nietolerancje pokarmowe. Tylko, że biorąc niektóre leki nie wychodzi. No więc nie wyszło jasno. No tak. Tak. Dlatego. Natomiast ja nie brałem leków. I proszę państwa, wyszło mi, piękna sprawa. Wyszedł mi kazeina pozazakresową i wyszły mi jajka. Jajka. Tak? Bardzo lubię. A sery, wow, to moja pasja. Ale żółtka chyba można. Nie, mi również żółtka wyszły. No i lipa, tak to jest. Gorzej. No i mamy niestety tutaj zagadnienie, bo jak zjem więcej jajek, proszę państwa, to najczęściej gdzieś tutaj na palcu mi się zrobi takie zgrubienie, tam niby jakiś taki płyn, potem to zanika i powstaje taki pęcherzyk powietrza na skórku, który potem złuszcza się i takie. Mam. To identyko. Proszę państwa. Natomiast kazeina to łupież u mnie, no, a u innych łuszczyca, u innych stawy, no to różnie. To zależy, jak to się mówi, na kogo wypadnie na tego bęc. Może kolina byłaby lepsza? Nie, zbadałem. Jedynie,
ale ma kazyjne. Tylko mleko kobyle, bo nie ma kazyjny. Po prostu koń nie jest przeżuwaczem, w związku z tym nie ma kazyjny. I mleko kobyle oczywiście mogę pić. I proszę Państwa, ten proces autoagresja z wyrodnienia, to jest bliznowacenie, nie? No trzeba jakoś zahamować. I tutaj, proszę Państwa, przyszli nam na ratunek Amerykanie. Ha! Zdziwilibyście się. Amerykanie. Kowboje. Którzy, proszę Państwa, wymyślili coś takie jak dieta stekowa. Słyszeliście o tym? Proszę. Dieta stekowa. To jest odżywianie się wyłącznie stekami. Niczym więcej. Na smalcu się usmaży stek, tak? Sól, pieprz, nic więcej. I jemy wyłącznie same steki. Popijamy to przygotowaną wodą oraz czym jeszcze? Herbatą zieloną. I proszę Państwa, dość często jest tak, że przychodzi ktoś do mnie i mówi: doktorze, a to może jeszcze, wie pan co, no, boli mnie wątroba. A doktor pyta: panie, a pijesz pan? Piję, ale nie pomaga. Nie pomaga. No, mimo że poświęca się, no pije, widać wszystko, nie da rady. Nie, ale już tak wracając do doktorze, starzy mnie wolą, nie? No i cóż taki mówi doktor Pokrywka na przykład. O, proszę pana, ciężka sprawa, bóle stawów to tragedia, nie? No ale mamy tutaj dietę stekową. Proszę sobie się odżywiać wołowiną, nie? Przez 14 dni. Twardo, żadnych odchyłek, tylko wołowina. No i była u mnie taka babinka już z 85 lat i mówi: panie doktorze, ja jak chodzę, to mnie bolą te kolana, nie bardzo mogę iść, a po schodach to w ogóle tragedia. No ja mówię: no to proszę panią, no dieta stekowa. A doktorze, dobrze, zrobię. Przychodzi po 7 dniach, proszę Państwa, ja tak patrzę, to ona, nie ona, no, chodzi dziarską, mówi: doktorze, ja sobie już na spacery długie wychodzę, nic mnie już nie boli. A, no to mówię, no to gratulacje, no świetnie, nie? Czyli proces autoagresji, on był napędzany jedzeniem, a teraz wołowina ma najmniej, proszę Państwa, tak zwanych lektyn, czyli grup chemicznych antygenowo aktywnych. I w związku z tym autoagresja no, nie miała paliwa, nie jest wspomagana. I w związku z tym, proszę Państwa, no to mówię, no to jeszcze drugie 7 dni, bo to 14 dni. No i przychodzi do mnie za 14 dni i mówi: no doktorze, no fajnie, no już tam po schodach, ale wczoraj cały dzień mnie kolana bolały. Dzisiaj już nie, ale wczoraj tak. No a ja tak pytam: proszę panią, a przedwczoraj to pani zjadła coś takiego ponad te steki? No wie pan, no to taką kremeczkę chlebka zjadłam. No, tak. Co mogą zrobić? Nie, no, to są odżywianie. To jest. Czyli to dalej jakby. To, no ale. Proszę panią, nie. Jeżeli pani ma nietolerancję kazeiny, to odradzam. Owszem. Tłuszcze praktycznie nie mają tych działań wyzwalających te procesy autoagresji, a więc olej lniany owszem, no ale tutaj w jakiejś innej konstelacji.
nie z kazeiną, gdy jest nietolerancja kazeiny. Także ja, no, mimo że... No, ale mi żona po prostu robi smoothie. Bierze olej, bierze owoc i zrobi takie w tym blenderku i tutaj dolewa troszkę wody i już mam taki super napój, bardzo dobrze odżywiający, bo tam wtedy to jest już emulsja i wszystko. Czyli można to omieć. A osoby, które na przykład nie jedzą mięso, które... To jakie jest dla nich rozwiązanie? Bo czytałem, że taka jest kuracja Breusa i oni na przykład bazują na ziołach, na sokach warzywnych wyciskanych. Wszystko dobrze, proszę pana, bardzo ładnie. Tylko że no, człowiek jednak musi utrzymywać nasze ciało, a żeby to się działo, no to trzeba kaloryczność dostarczyć. I białko też, tak? Białko można przejściowo nie dostarczać. Ale kalorie, no przecież samo utrzymanie ciepłoty ciała, to jest ogromny koszt energetyczny. Mi na przykład przy moim wzroście i tuszy wylicza około 2200 kilokalorii na dobę. No owszem, tutaj można o te 400, 500 nawet kilokalorii zredukować po to, żeby mechanizmy samooczyszczania tam wypalały te niepotrzebne sprawy, ale jednak tego typu odżywianie to na dłuższą metę nie. Owszem, dieta dr Dąbrowskiej to jest mniej więcej to samo, prawda? Tam warzywa te takie niekaloryczne węglany. No ale doktor Dąbrowska też jasno mówi, że jeżeli jest jakaś nietolerancja, no to trzeba ją uszanować. Jeżeli ktoś ma nietolerancję jabłek, a on będzie tam jabłka, no to nie padnie, bo napędza proces zwyrodnienia. Czyli trzeba sobie zrobić test na nietolerancję pokarmową? Tylko że, proszę państwa, u wielu osób nie wychodzą. A na przykład badanie ze struktury włosa, bo można sobie... To jest dla nas jakby nie stwierdziłem przydatności. Widziałem wielokrotne. Jest dużo tam wtedy tych zaleceń i tak dalej, ale przydatność tego badania jest znikoma. Dlatego test na nietolerancję jest dobry pod warunkiem, że no nie bierzemy leków, które obniżają, właśnie są, przeciwstawiają się autoagresji, czyli przeciwzapalne, przeciwbólowe, hormonalne i jakieś takie inne, które nawet pośrednio zmniejszają tą autoagresję. I wtedy test wyjdzie ujemny, fałszywie ujemny. Mimo że to jest, no to nie pokaże. Tańszą sprawą, proszę państwa, jest zastosowanie diety stekowej, a następnie po tych 14 dniach co tydzień dokładam po dwa środki spożywcze. Standardowo po 14 dniach przez 7 dni dalsze oprócz steków każę jeszcze jeść kiszone ogórki i owoc awokado. Co też już jest jakimś rozluźnieniem, prawda? I jeżeli nie ma nawrotu dolegliwości, czyli tak jak u tej pani te bóle stawów, to znaczy, że te środki są akceptowalne. Wtedy dokładamy dwa następne produkty. No i w ten sposób ustalamy tak zwaną białą listę i czarną listę pożywienia. I wtedy taki człowiek po jakichś dwóch, trzech, czterech miesiącach dysponuje białą listą obejmującą, załóżmy tam, z 50 potraw albo 100 i na tej liście może sobie opierać swoje żywienie.
no tutaj pan ma problem, no bo pan nie ma tego bólu. To znaczy stawy mam. A, no ja chociaż to, no to kamień z serca. Oczywiście. No to... Dlatego zasugerowano, że to nic tylko zespół Siergena. Piękna rzecz. No. Zespół Siergena. Nie? Kto wie, co to jest? No, tylko te osoby, które przechorowały. Natomiast generalnie no nikt nie wie. Immunolog wie. No, immunolog jest oczywiste, tak. Więc ma się pan czym pochwalić. No tutaj naród nic nie kuma. Lepiej się nie licytować. No, lepiej rzeczy. Nie. Rozumiem, tak. Sterydy, no, oczywiście. Ja trafiłam do pana doktora w 2011 roku i tak naprawdę chyba parę lat jeździłam, ale na ten moment jestem chyba z 6 czy 7 lat bez sterydów kompletnie, gdzie powiedziano mi, że w ogóle 10 lat życia i tylko na sterydach. Sterydy zepsuły wszystko, co mogły. Musimy się teraz odbudowywać, ale jestem w stanie wyżyć bez sterydów, co w ogóle jest pułap. No tak, to jest niemożliwe, to jest wow, tak jest. No, dzisiaj to bomba, mnie powiedzieli, że 3. No. I wyrzucili mnie lekarze, żeby mi nie zawracał głowy, bo medycyna... A pan mnie od czasu do czasu widywał, powiedział, że pani ma jakieś takie wyjątkowe... jakąś dziwną odmianę tej choroby wyjątkową, no nie ma, albo jest ta choroba, prawda? Nie ma dziwnej odmiany tej choroby, jakaś taka mniejsza. Po prostu to jest dostosowanie się do tego, co pan doktor mówił. Po prostu lipa. A nie choroba. No. Porządna choroba, proszę państwa, nieuchronnie doprowadza do śmierci i to w krótkim czasie, a nie jakaś tak się ślamazarzy przez te 20 lat. Ale chodzi o to, żeby steryd, farmacja dawała. No wiadomo, sterydy najważniejsze. Najlepiej jeszcze na obniżenie cholesterolu. Statyny. Statyny koniecznie do sterydów pasują. Koniecznie to jest luksus. To jest naprawdę luksus, proszę państwa, i tego się trzymają. Ale wracając już jeszcze tutaj do pana. No, trochę nam tutaj robią nam koło pióra. Cenzura nas zagłusza. To trzeba jednak uwzględnić, idzie o nietolerancję pokarmową. To jest naprawdę bardzo istotne. Nietolerancję pokarmową. Ale wracając tutaj do pana, no to całe szczęście, że pan ma jeszcze bólę stawy. No tak, bardzo się cieszę z tego, ale one są dosyć dolegliwe. Bardzo dolegliwe, to przecież pan cierpi, a nie ja. Także nie ma problemu. Problem natomiast może być jeszcze, proszę pana, rozdział, że to, co z pożywienia, co powoduje pana bóle stawu, niekoniecznie powoduje włóknienie płuc. To może być to samo, ale może nie być to samo. I dlatego co bym panu doradził? Doradziłbym panu właśnie dietę stekową do 14 dni, to przeważnie już bóle stawów znikają, a następnie co tydzień testować, tylko to wszystko zapisywać, bo pamięć nasza jest dobra, ale zapominanie lubi być jeszcze lepsze od zapamiętywania. I testować co tydzień dwa produkty spożywcze, kończąc na tych trzech grupach bądź produktach. A więc kończąc na zbożach, przed zbożami testować kazeinę, czyli mleczne, a jeszcze przed
kazeiną testować jajka. Ale z tego, co pan mi opowiedział, że ma pan te takie właśnie te kęzuki, to raczej trzeba jajka będzie panu wykluczyć. No. Mimo, że one dostarczają bardzo dużo, bardzo cennych informacji, no ale ja jakoś widzi pan żyje, nie jedząc żółte. W zasadzie to tą dietą optymalną się posługiwałem według pani Hakińskiej. Tak, więc to jest bardzo dobra dieta pod warunkiem, że któryś z tych produktów nie mamy nietolerancji. Natomiast jeżeli pan ma bóle stawów, to pan nie toleruje któregoś z tych produktów. Dlatego, proszę pana, sugerowałbym właśnie dietę tętową. I następnie testować poszczególne produkty takie warzywne. Czyli metodą prób i błędów dociec. Dokładnie tak. Korzystał pan może z krioterapii? Korzystałem z krioterapii z bardzo dobrym skutkiem, ale już nie mogę z uwagi na problemy sercowe. Czyli, no bo to okazuje się, że ta autoagresja, proszę państwa, nie tylko płuca, ale i serce to dotyczy. Ale mam dobrą wiadomość dla wszystkich, że niezależnie od wieku, oczywiście zależnie od wieku, cały czas nasz organizm się naprawia. No niestety im mamy więcej lat, tym naprawianie idzie wolniej. Idzie wolniej. W młodszym wieku szybko idzie, w starszym wieku wolniej, ale idzie. Dopóki żyjemy, to znaczy, że się naprawiamy. I jeżeli wykluczymy, proszę państwa, to, co napędza chorobę, to w końcu wyzdrowiejemy. Tylko, że no, może to trwać długo. No. Trudno. No. Trzeba wiedzieć, co napędza. Tak. Żeby to móc wykluczyć. Dokładnie tak. No więc tutaj pan ma już podejrzane żółtka, ale ja bym tutaj też myślał o chlebie i myślał o kazeinie też. Unikam jednego i drugiego. Aha, no to pozostały żółtka. Natomiast, proszę państwa, czy można długo żyć na diecie stekowej? Czy człowiek nie umrze od tego? Takie jest pytanie, prawda? No a pytanie, czy Eskimosi wyginęli, czy jeszcze żyją do dnia dzisiejszego? Przez stulecia żyli, a odżywiali się... Dobrym tłuszczykiem. O. Tak, no i proszę państwa, właśnie wracając do... Bo ja również się odżywiam dietą wysokotłuszczową. Po prostu bez jajek, bez serów. Natomiast tłuszcz, smalec gęsi, tłuste mięsa, tłuste ryby, no i trochę warzyw. Ja mogę jeść pszenicę, mogę jeść pieczywo, mogę. Zbadane, mogę. Co prawda nie nadużywam tego, ale mogę. Natomiast większość osób, które mają problemy z autoagresją, niestety na pierwszym planie powinny wykluczyć zboża. Z nich wszystkich jeszcze najłagodniejszy jest ryż oraz proso. Proszę pytanie, pani. Tak, mam pytanie, ale odnośnie jeszcze tutaj tego testowania po tej diecie stekowej, no. 14 dni, gdy wprowadzamy nowe produkty. I gdy okaże się, że jednak jest to działanie, to jak rozpoznamy stawy, tak? Te dolegliwości, które nam dostąpiły. Dobrze. I czy wtedy należy jakby zresetować to i znowu te steki? Nie. Po prostu pisać na czarną listę. Aha. I unikać jak ognia. Dobrze. Sztucznej wołowiny teraz, tak? No proszę panią, ale może się okazać, że będzie dobra. Co daj Boże. Jeszcze tak, jeśli chodzi o schorzenia tarczycy, niedoczynność na przykład, czy normobaria, czy wodór, jakie tu ma
Proszę Państwa, nie łudźmy się. Normowaria wcale nie uzdrawia. Ona tylko przyspiesza procesy samonaprawy i wyhamowuje, ale nie do zera, procesy psucia się. Tylko to. Ona tylko przyspiesza. Żeby proces ten, który niszczy, odwrócić, no to trzeba poprawić energetykę. I tutaj macie tutaj w tym miejscu ze słów tutaj gospodarza, znakomitego osteopatę, który to jest bardzo podobne działanie do działania akupunktury, bo on również działa na energii. To tylko tak wydaje się, że on kości ustawia. Nie. To jest też odblokowywanie blokad. Bo co, proszę Państwa, jest przyczyną chorób? No, w ogóle, co to jest choroba? Więc w lecznictwie to są piękne jednostki nozologiczne, czyli tam objawy i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, nie, no, choroba to jest zespół objawów, czyli skarg, na co pacjent się skarży, to i na tej podstawie się tam nazywa to. To jest tylko zwykłe etykietowanie. Natomiast o przyczynach tej choroby, jeśli wczytamy się w najgrubsze książki z internetu, to pisze etiologia, jaka jest, no, słucham? Nieznana. O, tak jest, nieznana. No, tylko zaburzenia przepływu energii. Natomiast, no ale to w tych książkach nie pisze. A tego nie ma. Jaka energia? Przecież nie ma w ogóle energii. No. Jakie meridiany? Wypluj to słowo. Akysz. Szamaństwo, akysz, o właśnie, to jest właściwe słowo. Akysz. A pan jest o pana. Tak. Otóż, proszę Państwa, podstawą do tego, żeby pojawił się jakiś objaw, czyli o, ból nadgarstka, jest wcześniejsza blokada energetyczna, którą najczęściej wytwarza nasz mózg na podstawie różnych spraw. I dopóki się tej blokady nie usunie, to owszem, my objawowo możemy to oddziaływać, leczyć, ale to będziemy w nieskończoność. Gdy odblokujemy energię, efekt jest natychmiastowy. Jak się uda odblokować, i to właśnie osteopaci właśnie mają to, że proszę, przychodzi człowiek tutaj, utyka na nogę, boli go w krzyżu, on tam zrobi takie coś, pyk, pyk, pyk. No proszę wstać. Wstaje go, no, nie boli. No i akupunkturyści. Akupunkturyści podobnie. Chłopczyk wyzdrowiał całkowicie. Mimo, że już tutaj matka przed rozpoczęciem procedur u mnie już też tam z tą dietą walczyła, tam poprawiała, żeby to nie jadł takich typowych rzeczy, a później, proszę Państwa, jadł wszystko i zero objawów. Czyli w tym wypadku u niego udało się usunąć tą blokadę, która była w brzuchu, bo atopowe zapalenie skóry to jest brzuch, no to nie jest skóra. Skóra jest tylko objawem. Przyczyną jest brzuch. I tutaj udało się dzięki właśnie akupunkturze tą sprawę, no i tych wszystkich naszych, bo my, proszę Państwa, no nie mamy tak dobrze jak badacze, którzy mogą sobie lekceważyć wszystko inne, oni badają tylko jedno. Będąc lekarzem, proszę Państwa, ja mam związane ręce. Ja nie mogę robić tak jak badacze, że dobra, jest
wiem, że to pomaga tamto, 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 ale ja tylko badam jedno. Procedury. No nie. Etyka lekarska. To jeszcze lepiej. Etyka zmusza nas do tego, żeby zastosować wszystkie znane lekarzowi metody, które doprowadzą do poprawy zdrowia. Nie możemy eliminować jakichś z powodów badawczych. Chyba że to przeprowadza sam pacjent, no to jest jego sprawa, nie? Ale my musimy zastosować wszystkie środki, które wiemy, że pomogą. I w związku z tym no nie ma takich, no, że tak powiem, naukowo czystych przypadków, że o, czy w tym atopowym zapalenie skóry u tego chłopczyka pomogłaby sama akupunktura. Wszystko to, ten wynik jest wynikiem zastosowania wielu metod, ale w związku z tym, że ten efekt jest trwały i już nie wymaga żadnych tych dietetycznych interwencji, to należy przypuszczać, że została to ta główna blokada energetyczna została przezwyciężona. Tylko że to właśnie jest małe dziecko, które zdrowieje bardzo szybko. Natomiast osoby dorosłe zdrowieją o wiele wolniej, a osoby starsze jeszcze wolniej. Ale proszę Państwa, no, że tak powiem, my się nie śpieszymy, bo i tak przecież żyjemy, prawda? Jeżeli wyeliminujemy proces ten niszczący, no to kwestia czasu i osiągniemy zdrowie odpowiednie dla naszego wieku. I tutaj dla Pana mam dobrą informację. Przy czym no, raczej trzeba będzie zmodyfikować trochę dietę. Tylko żeby Pan z kolei nie wpadł w niedobór kaloryczny. Nie? Steki, nie grozi. Steki, proszę Państwa, są bardzo sycące. Są osoby, które generalnie dużo jedzą, no i pytają Panie doktorze, no dobra, steki, no ale ile tych steków? Ja mówię, proszę Pana, tyle, ile pan będzie chciał. Chce Pan jeden, to jeden, chce Pan pięć, proszę bardzo, nie? No już problem, tylko że no raczej przestrzegam przed przejadaniem się, że nie, jak już Pan się czuje najedzony, to resztę sobie zostawić, przecież stek można na zimno jeść, bardzo dobry, nie ma o czym mówić, nie? Generalnie takie nieco zmniejszona kaloryczność, która wynika z naszego BMI, jest dobrze widziana zdrowotnie, wtedy szybciej naprawiamy się. Bo żeby spalić tą ilość kalorii, przetworzyć na dwutlenek węgla, która nam jest tam wyliczona z tego BMI, bo te wyliczenia są, proszę Państwa, wynikają nie z tego, że ktoś to zrozumiał i podał, tylko z tego, jak to jest statystycznie. A statystyka, proszę Państwa, co tu dużo liczby. Są kłamstwa, są wielkie kłamstwa, a następnym stopniem są statystyki. To już są mega kłamstwa, które można odpowiednio wykorzystywać. Pani jeszcze chciała o coś zapytać. Proszę Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak długo ten proces tego zdrowienia dziecka zajął? Proszę Panią, do końca akupunktury on miał te objawy i miał przykazane, że, no bo pełny efekt takiej kuracji akupunkturowej to jest, proszę Panią, to jest czas 2 miesiące, bo to raz w tygodniu 9 zabiegów, czyli tam miał już jakąś tam ulgę w trakcie tych 2 miesięcy. Pełny efekt zawsze występuje miesiąc po skończeniu.
i miał przykazane, matka mi miała przykazane, że jeżeli będzie potrzeba, to po 2 miesiącach zaczynamy następną 9. To już niestety nie wrócił. No właśnie nie było. Zabiegów w ciągu tygodnia? Tak, dobrze wie. Raz w tygodniu. Raz na tydzień, tak. 2 miesiące trwa kuracja, także już nie było potrzeby. Nawet tam jeszcze przyjechała tam za jakieś pół roku do Normowarii na posiedzenie, nie? Ja tam słucham, a jestem ten chłopczyk, oczywiście nic. To jest właśnie takie dziecko roczne, które no, miało, zetknęło się, no, spożyło, gdy miało miesiąc czy dwa, właśnie jakąś taką mieszankę składającą się z mleka, z białka mleka jakiegoś tam. To po prostu spuchło, tak spuchło, że z trudem to uratowano. Czyli tak? Pan doktor takim przypadkiem też by się mógł zająć? No proszę pani, ja się zajmuję wszystkimi przypadkami. Przy czym to, proszę panią, nie ta odżywka, to szczepionka, która wcześniej wytworzyła odporność na te składniki. No akurat wtedy nie było to dziecko szczepione, gdyż. No. Gdyż po prostu urodziło się, mama miała cukrzycę ciążową, więc tam nie było prawidłowego też prowadzenia i to dziecko urodziło się z niedorozwojem płuc. W związku z tym takiego dziecka nie szczepiono na szczęście. Myśli pani, że przepuścili bez szczepienia? No ale przeciw czemu by szczepili? Gruźlicy? To się w pierwszej dobie. Ale tu nie, to nie sądzę, żeby to. No, daj Boże, oby nie, ale panie doktorze, właśnie, praktyka uczy, że to jest to. Jeśli chodzi o dzieci właśnie i te, bo tutaj była mowa o strukturze włosa, badaniu, to no, jest to nie takie wspaniałe to badanie, pan doktor powiedział, ale tam mimo wszystko wykrywane są metale ciężkie chyba, prawda? Tak, no szczególnie po tych szczepieniach to jest sytuacja taka, która... I co wtedy zrobić? Czy to normowaria pomaga, czy wodór pomaga wtedy? Proszę panią, no trzeba ratować co można. No, wiadomo, że normowaria łagodzi wszystkie objawy, no bo spowalnia proces psucia się i przyspiesza proces naprawiania się, a więc tutaj nie ma, że w tej chorobie bardziej, w tej mniej. No oczywiście w niektórych objawach jest bardziej spektakularna, no bo jak widzimy człowieka, który ma atak astmy, no to wie pani, to tragicznie wygląda, wchodzi tutaj, puściło, nie? No to spektakularne, nie? Ale to każde zachorowanie tutaj przebiega łagodniej i zdrowienie idzie szybciej. No bo takie, bo tak działa ta mieszanka. No, alergie na pyłki to też można tutaj. No tutaj nie ma pyłków, no to zaraz dziecko powie wow. Puściło. No ale dorosła osoba na pyłku, czy to normowaria też. No ale trzeba tutaj właśnie podziałać. Tutaj w alergiach, no to ja to robię akupunkturą. Akupunkturą też, no. Też na pyłki, tak, też. Tak. Wodór też tutaj jest widziany. Proszę panią, wodór wyhamowuje stres oksydacyjny, a więc paliwo do wszystkich objawów. Jeszcze pytanie do tego śniadania, jaki owoc pan do tego oleju rynialnego? A co się da? Tak? Jakieś pomarańcze? No, łyżkę, dwie, trzy. Jak się to blenderem dobrze zrobi, to tak nawet fajnie. Tej dzieci z tego to też do 15, tak jak było przy tym właśnie programie budligowej, że tam ta lupa i tak dalej do 15. No, bo tam, proszę panią, my to dlaczego tak to polecaliśmy?
żeby, no bo tam szło też o spadek masy, żeby, bo jak się długi czas nie je w trakcie doby, tak zwane okno jedzeniowe, a tutaj długi, no to organizm się ma czas naprawiać, nie? Czyli tutaj to jest taki na obiad, a już na kolację nic nie jest. Proszę Państwa, a właśnie ilość steków. Są osoby właśnie żarłoki, którzy dużo, nie? Ale praktyka uczy, że najczęściej potem wystarcza dwa, bo już trzeci nie idzie. No po prostu najedzony i co? I też kolacji nie ma, prawda? No to wtedy nie ma, tak. To okno postu takie się nam tak. Im dłuższe okno postu, tym lepiej jest, nie? Czyli wszystko, nawet gdyby się udało całe te niecałe 2000 kilokalorii zjeść na jeden posiłek, no to praktycznie organizm sobie już to tam zagospodaruje, nie? Natomiast ma bardzo długi okres porządkowania ustroju. Tak. A jaka jest alternatywa dla takich osób, co nie mogą mieć smażonego mięsa, nie czują pociągu do mięsa, mają nietolerancję na żółtko, na białko, na śledzia? Bo to są zawsze indywidualne problemy, oczywiście. No to trzeba szukać coś. No, proszę Panią, no... Fasola i te strączkowe mogą zastąpić steka? Nie. Ale mogą mieć lektyny, które wywołują autoagresję. Nie. Czyli dieta ketogeniczna też głównie, tak? No, też jeżeli ta dieta ketogeniczna zawiera produkty, które dany człowiek nie toleruje, no to lipa. Trzeba znaleźć po prostu tę nietolerancję. No nietolerancję, to jest duże zagadnienie, proszę Państwa. I ta dieta stekowa jest naprawdę, no, jest rozwiązaniem dla wielu osób. Dla wielu osób po prostu wygasają objawy, no i wtedy możemy co tydzień testować dwa produkty, patrząc na objawy. Nie? Nie ma objawów, to znaczy, że jest ok. I odkryjemy, który z kolejnych wprowadzonych jest nie w porządku, bo się objawy pojawiają. I dobrze jest wszystko zapisywać, proszę Państwa, bo czasami jest tak, że jeszcze tego nie zauważymy w przeciągu. Przeważnie jak jest 7 dni, to już objawy się pojawiają. Ale jeżeli mamy to zapisane daty i tak dalej, jakie produkty, to możemy się cofnąć w czasie, patrzeć co, bo gdy jakaś niespodzianka wyskoczy na mnie i my ją zlikwidujemy, a objawy, a muszka piękna, a jeszcze no, objawy niekoniecznie się wycofają, no to musimy zrobić pewne kroki wstecz, żeby to... Od tego mamy głowę, logikę. To takie pytanie, no tak, na czym smażysz te steki? Na smalcu. Na smalcu. A smalec wieprzowy, smalec gęsi, masło klarowane. Z chlebem, gdy ktoś, no nie ma tych problemów zdrowotnych. No. Nie łączy się smalcu z pieczywem. Proszę Panią, no tak się mówi, bo to się wtedy trudniej trawi, ale jak ktoś ma dobre to trawienie, tylko steki, czy wołowina? Wołowina. No właśnie, mówi się powszechnie, że wołowina uczula, no z tego co my... tak, właśnie. O tym dziecku, o którym mówiłam, zaznaczono wielkimi literami na kolorowo, że wołowina uczula, więc my się boimy tej wołowiny. No to mamy, proszę Państwa, nową gałąź wiedzy. No właśnie. Wołowina uczula, ja akurat... Mam informację dokładnie odwrotnie, no nie, że z wszystkich mięs wołowina jest najbardziej kompatybilna z człowiekiem. Ja niektóre osoby bardzo tak niechętnie do wołowiny. Ja wprowadzam czasami modyfikację, kaczkę daję, że no miększe trochę mięso i tak. No, trzeba, ja akurat nie wytestowałem.
gęsi. Ale generalnie mięsa najrzadziej. Ja na przykład, tak jak u mnie wyszły te kazeina i białko, to mięsa wszystkie idealnie. Wszystkie ryby, z wyjątkiem ryby panny u mnie wyszło. Ale mięso wszystkie mogę jeść, nic się nie dzieje. Czy złego. Czy pan doktor przyjmuje w Krakowie też, czy trzeba nie? Nie. W Płocku. Chyba, że dzisiaj. No ale to dzisiaj nie ma, no chyba żeby tutaj zrobić spektakl dla wszystkich osób. Drugi wykład będzie. No właśnie. Publiczności. To jest strona druga. Drugi wykład. Tak, pan to wszystko. Pan doktor będzie jechał do czasu w Krakowie, czy raczej nie? No to zależnie, no jak tutaj gospodarz będzie mnie zapraszał i jeszcze wytrzyma finansowo, no to kto wie. Ja mogę zadać też pytanie odnośnie wodoru. Spotkał się pan może z, ja się bynajmniej spotkałem z inhalacjami czystym wodorem. Znaczy nie czystym, bo to się... No właśnie oni podają... W rozmowie, że de facto czysty. Wiadomo, że on się miesza z normalnym powietrzem. Tak, oczywiście. Ale jakby z maszyny podają go 99,9%. Tak. I co pan sądzi? Dobrze. Dobre to jest? Tak. Pewnie. Tylko, proszę pana, przestrzegam przed, jak się pan tak nainhaluje, przestrzegam przed zapaleniem papierosa. Może zrobić bum. Właśnie o tym myślałem. Ale już wystarczy, że pan weźmie 10 wdechów i wydechów, może pan palić spokojnie. Ale panie doktorze, bo zaleca się 30 minut, tak? Ale no, czy są pan, jakieś... z powodów wiadomych, nie? Tak, tak. Im dłużej, no, to dokładnie. Następny klient. Zapytać taką rzecz, czy na przykład ktoś, kto ma guzę mózgu, no. Chodzi dokładnie o glejaka czwartego stopnia. Piękna rzecz. No właśnie, i może używać na przykład tej kabiny narkotarycznej. No, to zabronić. No, chyba, żeby ktoś tutaj stanął i powiedział, nie wolno, no to już wtedy nie wolno. To jest jak najbardziej... Proszę Państwa, atmosfera normobaryczna, z tego, co odkryłem, jest najbardziej dostosowana do naszego metabolizmu. Nie ma lepszej mieszanki oddechowej, która by w sposób lepszy zaspokajała nasze potrzeby. I w związku z tym każdy stan chorobowy, jeżeli przeniesiemy go do lepszych, bo tam są złe warunki. Są oczywiście, można żyć, ale są złe. Tu są dobre. W związku z tym lepiej wszystko będzie szło. No tylko, że z tymi nowotworami, no to no trzeba to... Musicie Państwo sobie jeszcze zdawać sprawę, że z nowotworami to jest taka właśnie dziwna sytuacja. Tak naprawdę nie można, nie tylko nowotwory, w ogóle nie można żadnej choroby wyleczyć. Jeżeli ktoś łudzi się, że może wyleczyć jakąś chorobę, to jest w błędzie. Można jedynie wyzdrowieć. Leczenie nie prowadzi do wyzdrowienia. Leczenie standardowo prowadzi do dalszego leczenia, coraz większego. Zwłaszcza chemią. W ogóle leczenie. Tylko mobilizacja własnych... Owszem, ktoś wstanie i powie, jak to nie? Przecież ja wyzdrowiałem, lecząc się na, załóżmy, zapalenie płuc. Brałem leki, wyzdrowiałem. Proszę Państwa, on nie został wyleczony. On pomimo leczenia wyzdrowiał. Albo po leczeniu wyzdrowiał.
ale gdyby go nie leczyli, to też by wyzdrowił. Mógłby wyzdrowieć, mógłby umrzeć. Oczywiście. Leczenie, proszę Państwa, jeżeli jest odpowiednio zrobione, w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, wielu osobom uratowało życie. Więc tutaj nie ma tak, że to wszystko jest źle. Tylko, że samo leczenie nie doprowadzi do wyzdrowienia. Ono usunie patogen, ale gdyby proces zdrowienia nie następował potem, no to tylko by miał usunięty patogen i za chwilę by się zakaził tym samym albo innym. Czyli zależy od organizmu chorego. To tylko organizm chorego może wyzdrowieć. Jego odporność, jego siły życiowe. Wyleczenia nie ma. Jest tylko wyzdrowienie. To samo dotyczy nowotworów. Ci, którzy pokładają ufność w onkologii, że onkologia uzdrowi tego człowieka, są w głębokim błędzie. Absolutnie. To nie. Owszem, onkologia potrafi jakiś element, coś tam zepsuć jeszcze bardziej i wydaje się, że to, o proszę, tutaj guz zniknął. Ale przecież, proszę Państwa, niedaleko szukając, wystarczy przeczytać raport 3 największych amerykańskich instytutów rakowych, którzy już kilkanaście lat temu wydali oświadczenie na podstawie badań w całych Stanach Zjednoczonych, że chemioterapia, to taki jest artykuł, no to będę na naszej stronie, chemioterapia najpierw pomaga, potem zabija. I tam jest to jasno wytłumaczone, jak to się dzieje. Otóż, proszę Państwa, tam jest napisane, że po chemii zdarza się nawet często, że guz maleje. Ale cytuję to, co jest napisane w tym raporcie. On się rozprzestrzenia. Tylko, że my w najbliższych miesiącach po zmniejszeniu tego guza nie widzimy przerzutów, bo one są malutkie jeszcze. Ale upływa jakiś czas, parę miesięcy i nagle z jednego guza, który gdzieś tam sobie był, mamy już 10 przerzutów w różnych miejscach. I to nie są moje słowa, to są słowa tego raportu i 3 największych instytutów rakowych w Stanach Zjednoczonych. Po prostu trzeba tam przeczytać to ze zrozumieniem. Jest to jasno napisane. Jeśli nie wierzycie mi, proszę sobie zapisać tytuł: chemioterapia najpierw pomaga, potem zabija. To jest jasno to wytłumaczone, ale mimo tego, proszę Państwa, onkologia jest tak ogromnym biznesem, że no teraz możliwe, że przemysł szczepionkowy przebije onkologię, ale wątpię, bo proszę Państwa, akurat czy do gospodarza pytanie. Mamy jeszcze czas? Tak, mamy czas, oczywiście. Super. A więc może wrócę do biznesu tego. Pewien Amerykanin miał raka, najbardziej złośliwego raka płuc drobnokomórkowego, który wiadomo nie idzie ani na chemię, ani na radioterapię, natomiast interwencje chirurgiczne są daremne. Bo tak akurat jest. Rak drobnokomórkowy w płuca tak się zachowuje. I proszę Państwa, ten pacjent był leczony przez tamto lecznictwo i ten gościu napisał, że na jego leczenie system wydał 1 200 000 dolarów.
Minnesocie, gdzieś tam było na południu Stanów Zjednoczonych. No, ładna sumka, prawda? No, takie trzy normowarie można by było postawić, nie? Jeden człowiek, patrzcie, jeden. Takie są koszty. I proszę Państwa, ten pan, temu panu po tam jakimś czasie leczenia zrobiono tego PET-a, on napisał PET, czyli badanie przerzutów, że ta ilość była tak duża jak bombek na choince noworoczne. Wszędzie przerzuty. Nie? I mu powiedziano, że pożywana, no tak do trzech miesięcy pan jeszcze tutaj pobędzie między nami, a potem już trzeba będzie, nie? No i gościu, no, gdy już zobaczył, że to nie przelewki i że onkolodzy już położyli na nim krzyżyk, no, rozglądnął się i okazuje się, że proszę Państwa, weterynarze zauważyli, że gdy długotrwale odrobaczają psy, no bo to psy się odrobacza, nie? To gdy ten pies miał jakiegoś guza, to guz zanikł. No i zapytano tam tych fizjologów, jak to działa ten lek na psy. Fenbendazol, tak się nazywa. I okazało się, że fenbendazol jest to związek, który jak się dostanie do komórki, to blokuje pewne enzymy. Enzymy, które biorą udział w tak zwanej glikolizie. Kto wie, co to jest glikoliza? Liza. Rozkład cukru. Glikoliza. Rozkład glukozy. A wiemy z innych źródeł, proszę Państwa, że komórka rakowa ma uszkodzony metabolizm i może czerpać energię tylko i wyłącznie z glikolizy. Glikoliza jest wstępnym etapem rozkładu glukozy. Więc najpierw glukoza wchodzi do komórki i w cytoplazmie są enzymy, które je rozkładają na dwie części. Glukoza ma 6 węgli, ma 3 węglowe fragmenty i podczas tego rozkładania z 6 na 3 węgle powstają dwie cząsteczki ATP, czyli adenozyna trójfosforanu, czyli dwie cząsteczki energii. To jest podstawowa cząstka energii dla egzystencji komórki. Gdy te rozłożone fragmenty w glikolizie wnikną do mitochondriów, to mitochondria, rozkładając to do dwutlenku węgla, uzyskują aż 46 cząstek energii. Rozumiecie? Ale komórki nowotworowe mają tamten etap zablokowany. Mogą czerpać wyłącznie z samej glikolizy. One sobie radzą w ten sposób, że one biorą glukozę z płynu tkankowego, rozkładają, mają dwie jednostki, a te fragmenty wyrzucają do płynu tkankowego i biorą następną. Czyli to jest bardzo nieefektywna metoda uzyskiwania energii, ale wystarczająca, żeby komórka nowotworowa egzystowała. Nieefektywnie, ale jednak. Natomiast fenbendazol, jeżeli dostanie się do komórki, uniemożliwia glikolizę. Czyli wnikająca glukoza trafia do enzymu, a enzym mówi, przykro mi, sorry, Gregory. Prawda? I co? I w związku z tym, proszę Państwa, dla komórki nowotworowej blokada glikolizy jest wyrokiem śmierci. Bo nie może z innych źródeł. To nie dotyczy wszystkich nowotworów.
to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale bezwzględna większość nowotworów w ten sposób ma energetykę rozwiązaną. Czyli warto odstawić cukier, tak? Dlatego dieta ketogeniczna jest polecana w nowotworach, żeby organizm nie miał dużo cukru, żeby miał mało i wtedy guzy rosną, ale wolno. Co ciekawe, się odstawi cukier, to nie ma efektu takiego, że na przykład się przysypia w ciągu dnia, tak? No, to są inne rzeczy. Ciężko odstawić, bo się metabolizuje w mózgu, tak? Na przykład alkohol, jak wypijemy, to wiemy, że no, tak, jesteśmy uzależnieni, ale cukier, jak używamy, to nie wiemy. Od cukru się też uzależniamy. Ale nie wiemy tego na przykład, bo jak wypijemy alkohol, to wiemy, nie? Proszę Państwa, wracając jeszcze do tej sprawy, nie? I proszę Państwa, w związku z tymi obserwacjami i ten gościu zaczął brać ten fenbendazol i proszę Państwa, upłynęło już chyba 4 albo 5 lat, gościu żyje, wszystko mu się wycofało. I notabene ten artykuł, który po raz pierwszy opisywał tą sytuację, już został zdjęty, mimo bardzo dużej ilości wejść, no proszę Państwa, no trzeba pilnować swoich interesów. Bo weterynarz wyleczył, a cała plejada słaba. Całe lecznictwo bierze w łeb, nie? Proszę Państwa, więc my od tej pory, odkąd wiemy o tym, to absolutnie nie leczymy nowotworów, ale zabraliśmy się u tych pacjentów o porządne odrobaczanie. I po prostu zapisujemy ten środek na robaki, a że guzy znikają, no to no sorry, no to działanie uboczne, nie? No, lekarstwa mają działania uboczne, nie? Jakieś nowe, to teraz mocne środki odrobaczające. No nie, właśnie my ten środek. Ten tradycyjny. No nie, fenbendazol. A inny, to ten właśnie. Inny. No właśnie. Tak, bo do tej pory myśmy się w takich zwykłych odrobaczeniach, no to stosowaliśmy dwie dawki dekarisu. Dokładnie. Tak. Natomiast osoby, które chcemy tak naprawdę porządnie odrobaczyć, no to dajemy 21 dni, rano i wieczór po dwie kapsułki i wtedy to jest, człowiek może się czuć, jestem porządnie odrobaczony. To ja psu zabiorę przecież. Ty... Własnemu psu żarcie odpyska zabierze. No, tutaj ci no, obrońcy zwierząt by tutaj panu palcem pogrodzili. A jak ten środek jest na to odrobaczanie? Proszę? Fenbendazol. Jest, tak? Ten środek na odrobaczanie. Fenbendazol. Tak. Gdzie można kupić? No, u weterynarza? Nie. To dla ludzi to nie wolno. A jednak nie. Rzecz. A to się kupuje dla psa. No, ale przecież jeżeli leki końskie się stosuje. No, ale to nielegalnie, proszę pana. A to nie. Tak by mówił o skuteczności, a o legalizmie. Pan tutaj o jakichś skutecznościach mówi. Przecież nie chodzi w ogóle o skutki, idzie o biznes. Czy trzeba mieć badanie na pasożyty przed daniem takiego lekarstwa, czy można podać lekarstwo? No jak ktoś lubi mieć, tak, lubi się badać, to proszę bardzo. No. Tutaj absolutnie nie zaszkodzi takie badanie, ale też nie słyszałem, żeby takie badanie komuś nie pomogło. To raczej nie pomaga. Natomiast w większości wypadków badania na pasożyty wychodzą jakie? Fałszywie ujemne. Ponoć tylko 15% z udowodnionych zakażeń robakami wychodzi w badaniach dodatnio. Na 100 przypadków zarobaczeń 15% wychodzi w stolcu, że są
są robaki. 85% nie wychodzi. A zęty można stosować? No, tak, no, zentel, pirantelum. No, my preferujemy dekalis ze względu na ciekawe działania uboczne, przez to, że no i w Wikipedii nawet napisano, że w Polsce się nie stosuje ze względu na działania uboczne tego dekalisu. A działania uboczne są takie, że on stymuluje odporność. To są te działania uboczne, a zwłaszcza gdy jeszcze byśmy brali to tak całą łyżką, a nie tam kapsułeczkę, nie? No to wtedy już mogą się też pojawić działania uboczne. Ale tego w Polsce nie można lekarić? Jak to nie można? Znaczy w sensie normalny lekarz tego nie przeczy, taki nie systemowy. Normalnie u pana doktora nie, to jest. Nie wolno. Lekarze, proszę państwa, to w ogóle, proszę państwa, jest taka piosenka, dziś prawdziwych cyganów już nie ma, nie? I można to sparafrazować, dziś prawdziwych doktorów już nie ma. Tylko końca. To tylko końca, tak. Ale z drugiej strony za naszymi granicami zachodnimi pewne są dopuszczone substancje, które w Polsce nie ma. I wschodnimi tak samo dopuszczalne są. Ten dekalis jest gdzieś za granicą. Tak, tak, we wszystkich krajach sąsiednich. Ale to jest na receptę, tak? Tak, oczywiście, ale też w Polsce nie ma. Czyli pan doktor zapisuje takie, tak? Ma u siebie? No nie, no ja mam u siebie tam tak. Dla swoich pacjentów, no to tam. A weterynarze mają to, czy nie? Weterynarze mają, oczywiście. To trzeba zaraz. No trzeba. W ogóle te leki są bardzo drogie w porównaniu. Gdy się kupuje samemu, prawda, na receptę. No tak, ma, natomiast będąc weterynarzem i tak dalej, to zupełnie inny sposób. Tak. Te leki też są bardzo drogie. Dużo droższe od tych dla lepsze czasami. Ale różne, różnie jest, różnie. Są mi droższe, są mi tańsze, ale są bardziej, proszę panią, ceny są bardziej zbliżone do faktycznych kosztów, no bo tam jest... Są dobrej jakości te weterynarii. Nawet wręcz mówią, że ten sam lek dany człowiekowi, który bierze człowiek, daliby dla konia, to koń wypada. Mówi właśnie. Zanieczyszczenia. Różnie to tam jest. Zakonie wścigowo kosztuje 100 milionów, to dlatego dla koni się robi super jakoś, a dla nas... Proszę tutaj może do mnie te informacje, bo tam sobie rozmawiacie, a to trzeba, żebym tutaj... Rozmawialiśmy akurat o tym. O czym? Rozmawialiśmy akurat o tym, że jak sprężamy powietrze w komorze, nawet jakbyśmy nie uruchomili koncentratoru tlenu, tak, to i tak jest 32%, tak, oczywiste. W płucach więcej. To znaczy, tak, proszę państwa... To tyle samo, bo tlen do azotu się nie zmieni. Nie, nie, właśnie, tak, ale gdy chodzi o wpływ na nasze płuca, to jest takie, jakbyśmy w ciśnieniu 1000 hektopaskali dorzucili 50% więcej tlenu. Po prostu mamy tak czy siak w płucach więcej. Chodzi o to, że to ilość cząstek tlenu na powierzchnię, która oddziaływuje, i to się bardzo podobnie zachowuje czujnik, jak i nasze płuca. Czujnik też pokazuje, że jest więcej tlenu, mimo że jego tylko sprężyliśmy. Ale na jednostkę powierzchni czujnika jest wtedy więcej, gdy my sprężymy. Rozumiem.